Rafał Król, Expeditions.pl. Dzisiaj nowe buty od włoskiej marki Crispi. Attiva Mid GTX. Attiva Mid to niższa wersja butów, które znamy z modelu Attiva BP. Prawdę mówiąc, kiedy pierwszy raz wziąłem te buty do ręki, pomyślałem sobie, ten sam but co wcześniej, czyli taki sam jak Attiva BP, tylko że niższy. Nic bardziej mylnego. Na bazie cholewki, która jest taka jak w BP, tylko niższa, powstał zupełnie nowy but. Attiva BP jest dosyć dobrze opisana. Mój test pisany znajdziecie na expeditions.pl. Natomiast na YouTubie wisi również wersja filmowa tych butów. Natomiast ten but nie jest taki sam jak Attiva BP, tylko niższy, tylko jest to zupełnie inny but, zupełnie do czego innego, a cholewka wygląda podobnie, ponieważ jest bardzo udana, więc firma postanowiła ją wykorzystać. Tak to moim zdaniem wygląda. Na czym polega niezwykłość tego buta? Na tym, że jest to but bardzo lekki. Buty w rozmiarze 43, czyli z wkładką długości 280 mm, ważą mniej niż 900 gram para. Czyli jeden but waży 440-450 gramów. Jak na buty, które mają podeszwę Vibram, jak na buty, które mają bardzo fajne tłumienie drgań wśród podeszwie, które się tutaj nazywa Elastoflex, jak na buty, które mają membranę Gore-Tex, to naprawdę jest bardzo mało. Co jest w tych butach bardzo fajne? Duża przyczepność, doskonała kontrola, możliwość osadzenia czubka buta nawet na jakimś trudniejszym skalnym terenie. Te buty bardzo dobrze trzymają się gruntu. Te buty są miękkie, one są elastyczne, one pracują. Może nie bez wysiłku, ale generalnie są sporo miększe niż Attiva BP. To jest taki trampek, kapeć w góry na trudne technicznie szlaki ze stabilizacją kostki poprzez tą obręcz plastikową i te górne przelotki, które dobrze pracują w kostce. No i teraz warto byłoby się przyjrzeć temu butowi trochę bardziej. Cholewka jest syntetyczna, to jest taki nylon balistyczny, bardzo elastyczny, fajnie pracuje. Te buty, które widzicie, są używane, bo ja już w nich nawojowałem się w górach przeklętych w Albanii. I pozwolicie, że go rozwiążę. Parę rzeczy, które jest bardzo fajne. To, że zobaczcie, jak wysoko jest wszyty język. Język jest wszyty bardzo wysoko, więc woda nam nie wleci. Język jest elastyczny i cała cholewka jest elastyczna, czyli dostosowuje się, trochę się rozciąga, tak jak skarpeta. Nasza stopa ma tutaj wygodnie i ma miejsce, możemy to po prostu rozciągnąć, żeby tam stopę włożyć. Mimo tego, że buty są z membraną Gore-Tex, to wkładka jest ażurowa. Zobaczcie, ona ma takie dziurki i przez te dziurki bardzo fajnie pot wychodzi również od spodu. W przeciwieństwie do większości butów, te buty z Gore-Texem są wykonane bardzo porządnie i uwaga, Gore-Tex też jest pod stopą. Tam nie ma plastiku, zobaczcie, jest po prostu zwykła warstwa Gore-Texu wyścielana, więc wilgoć spod stopy
idzie również do tej membrany Gore-Tex, co poprawia oddychanie i zapobiega temu, że my sobie stopę odparzymy, kiedy będzie bardzo gorąco. Standardowe ułatwienie, czyli jest pętelka z tyłu, żeby te buty schwycić. Zobaczcie, podeszwa jest gładka, znaczy jest prosta, nie ma takiego charakterystycznego wcięcia, jak jest w wielu butach trekkingowych, że możemy sobie przełożyć stóp tuta. Ta podeszwa jest płaska, co poprawia przyleganie tych butów do skały, gdy jest mokra. Co tu jest jeszcze bardzo ciekawego? No to, że cholewka jest zabezpieczona skórą, przód jest jeszcze materiałem syntetycznym, jak i również tył. Te buty mają dobrą amortyzację, bardzo szybko się dostosowują do kształtu stopy, bardzo dobrze oddychają. Od producenta przychodzą w wersji takiej, że mamy ściągacz, a nie sznurowadła. Czyli zaciskamy je sobie przy pomocy ściągacza, a nadmiar sznurowadeł po prostu upychamy do kieszonki, która jest tutaj na samym czubku w języku. Tak to wygląda po schowaniu. To nie są buty na zimę, to nie są buty sztywne do technicznych wspinaczek, to są buty do całodziennej wędrówki, nawet na długie trasy, na bardzo duże przewyższenia, od wiosny do jesieni. Może być błoto, może padać deszcz. To nie są buty na zimę, ponieważ nie są bardzo, bardzo ocieplone, natomiast jeżeli chcemy mieć wygodne buty na wiaferaty, na trudne szlaki tatrzańskie, na duże przewyższenia, takie powyżej 1000 metrów dziennie, na to jak chcemy wędrować lekko, nie nosić ciężkich rzeczy, nie męczyć się w bardzo ciężkich butach, które ważą powyżej kilograma, co jeden but waży kilogram. Te buty są fantastyczne. Mają wszystko, co trzeba. Vibram, Gore-Tex, amortyzację śród podeszwy, stoper ściągający, albo możemy korzystać ze zwykłych sznurowadeł. Do tego na wierzchu wysokiej jakości skóra i to wszystko bardzo lekkie. Attiva, Meet, Gore-Tex, bardzo udany model butów do szeroko pojętej turystyki dla osób zarówno tych początkujących, jak i zaawansowanych. Bardzo udany, wygodny model ze świetną oddychalnością. Serdecznie polecam Wam buty Crispy, buty włoskiej marki, która szyje cały czas we Włoszech i działa nieprzerwanie od 1975 roku. Attiva, Meet, Gore-Tex. Rafał Król, Expeditions.pl.